Bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, spotykasz się z kimś na pierwszej randce, czy tylko rozmawiasz z kimś nowo poznanym w pracy albo na uczelni, to istnieje kilka zachowań, które fatalnie działają na twoją atrakcyjność. Oto czego najbardziej powinieneś unikać. 1. Podtrzymywanie rozmowy na siłę. To może nie największy, ale bardzo częsty błąd, zwłaszcza na pierwszym spotkaniu, kiedy pojawia się ta mityczna, niezręczna cisza. Ale rozwiązaniem nie jest zapełnienie jej byle czym. Pozwól sobie na tą ciszę i zobacz, czy tamta osoba cię czymś zaskoczy. Albo przynajmniej dobrze przemyśl to, co chcesz powiedzieć. Prowadzenie rozmowy nie jest wyłącznie twoim obowiązkiem. 2. Zadawanie zbyt wielu pytań. Kiedy poznajesz kogoś nowego, to zupełnie normalne, że jesteś ciekawy tej osoby i zadajesz jej pytania, żeby ją lepiej poznać. Problem pojawia się, kiedy ciągle pytasz, a mało mówisz od siebie. A już zupełnie tragicznie jest, kiedy pytaniami przeskakujesz z tematu na temat i po otrzymanej odpowiedzi nie komentujesz jej nawet w żaden dłuższy sposób, przez co rozmowa nabiera charakteru wywiadu czy przesłuchania. 3. Jesteś za bardzo skupiony na sobie. Tak bardzo chcesz się dobrze zaprezentować, że nie interesuje cię zbytnio, co twój rozmówca ma do powiedzenia. Gdy tylko skończy swoją wypowiedź, od razu przeskakujesz do kolejnego tematu i opowiadania historii o tym, jak ty miałeś podobnie. Tym gorzej, jeśli w tych historiach próbujesz imponować i pokazywać swoją boskość, czy chwałę i doniosłość swoich czynów. Najgorzej, jeśli wprost przechwalasz się tym, ile masz pieniędzy. Chociaż, no dobra, przesadziłem. Dużo gorzej, jeśli chwalisz się tym, ile wody wczoraj obaliłeś, albo w ile sekund potrafisz wypić jedno piwo. 4. Ominął cię awans? Toniesz w długach? A może dostałeś mandat i teraz jesteś JP na 100%? Jeśli mówisz o tym w żartach i przy okazji śmiejesz się z siebie, no to luz. Ale jeśli od początku dużo narzekasz i pokazujesz swoją frustrację, to kreujesz się na ofiarę skrzywdzoną przez los. A taki wizerunek, jak się domyślasz, nie jest zbyt atrakcyjny. 5. Na głos łatwo oceniasz i krytykujesz. Na przykład, kiedy jedziesz autem i ktoś cię wyprzedza, krzyczysz: "Zidiociałe ścierwo!" Ktoś jedzie wolniej niż ty i blokuje pas? Na pewno jakiś półdebil. Kiedy nie podobają ci się czyjeś poglądy albo zachowanie, to oceniasz całą osobę, zakładając, że wszystko jest w nich złe. Jeśli masz taką postawę, to pokazujesz swoją negatywność i frustrację, a to nie będzie dobrze działało na twoją atrakcyjność. 6. Ktoś nie odpisał ci na SMS-a, odwołał spotkanie, a może lekko skrytykował twój wygląd. W takim razie prawdopodobnie okazał ci brak zainteresowania. Jeśli na takie zachowanie się obrazisz albo będziesz miał o to pretensje, to tylko pokażesz, jak bardzo cię to boli i jak bardzo chciałbyś, żeby tamta osoba jednak ci odpisała, przyszła na spotkanie albo nie krytykowała twojego wyglądu. Zatem w negatywny sposób pokazujesz swoje zainteresowanie i łamiesz równowagę uczuć. W takiej sytuacji czasami możesz łagodnie powiedzieć, co ci się nie podoba, ale nigdy nie pokazuj, że ruszyło cię to emocjonalnie. 7. Okazujesz zazdrość. Mocno wypytujesz o inne osoby. Pokazujesz, jak bardzo ci się nie podoba to, że twój rozmówca może się spotykać z kimś jeszcze innym. Zdradzę ci sekret. To nie sprawi, że on na twoje żądanie będzie twój na wyłączność. Przeciwnie. Im więcej zazdrości będziesz okazywał, tym jednocześnie więcej swojego zainteresowania pokażesz i to w bardzo negatywny sposób. W tym przypadku musisz pogodzić się z tym, że nie na wszystko masz wpływ i nie ma sensu się tym przejmować. 8. Jesteś za bardzo na wyciągnięcie ręki. Zgadzasz się na absolutnie każdą propozycję spotkania, nawet jeśli termin do końca ci nie pasuje. Non-stop czekasz na wiadomość od tej osoby i na każdą natychmiast odpisujesz. Gotujesz, sprzątasz i pomagasz jej we wszystkim, co się da. A do tego ty nigdy nie kończysz pierwszej rozmowy przez telefon, tylko zawsze ona.
Te wszystkie zachowania pokazują dużo zainteresowania, a przez to możesz szybko stracić ramę wyzwania i zabić wszelką atrakcyjność. 9. Na koniec jeden z najgorszych i najczęstszych błędów. Zbyt mocne okazywanie uczuć od samego początku. Oczywiście najgorsze jest bezpośrednie i zbyt wczesne wyznanie miłości, ale często fatalne w skutkach są też pośrednie formy, np. planowanie przyszłości, czy nawet zbyt szybkie przedstawienie tej osobie twojej rodziny. Bardzo źle działa także dawanie prezentów, jakichkolwiek, wszelkie kwiaty, czekoladki, nawet najdrobniejsze upominki za parę złotych. Dopóki oficjalnie nie jesteście razem, to zapomnij o tym, bo jeśli zbyt wcześnie pokażesz swoje uczucia, to możesz strzelić swojej atrakcyjności w kolano. A jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat tego, jak powinieneś się zachowywać w takich sytuacjach, to zachęcam Cię do zerknięcia na mój kurs Magnetyczna Osobowość, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to zachęcam, żebyś subskrybował ten kanał i polubił moją stronę na Facebooku. Dzięki temu dużo łatwiej trafisz na każde kolejne nagranie. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchew.